Zawody wędkarskie na Rędzinie. 8. Śpiningowy memoriał Bolesława Solarza. Pogoda fatalna, ryba bardzo słabo. Żeruję, zobaczymy jakie będą wyniki. Panie Romku! Pogoda do kitu, ale na ręce nie jest tych wędkarzy trochę. Kolega Romek Gawla. Zapraszam przewodniczący sekcji numer 4. Podratunek. Memoriał Solarza, rzeka Odra w rejonie Rędzin. Patrzymy teraz na brzeg prawy, w stronę ujścia Widawy. Jest jeszcze tam dobre parę kilometrów. Rzeka zakręca tutaj. Spojrzymy sobie na rzekę przez perspektywę zarośli. Gęste zarośli. Że tam coś wyjął, nie? Parę okonków. No wyjął, te czerniki na pojazie, Boże. Po 350 gramów. Trzeba było tam kupić. Dwa lata temu byliśmy tam, ja byłem tam, nic nie brało, poszedłem tam, tam brało. Odwrotnie. Kurza, stopa.
fada. Tam jest fada. Zero? To. Obydwaj? Nagrody. Aha, przepraszam koledzy. Zapomniałem o najważniejszej rzeczy. O wręczenie nagród i dyplomów. Cztery godziny czekać. Kolegi Bolesława Solarza, Stanisława, wiceprezesa do spraw sportu w zarządzie KOODR, o wręczenie pucharu i kolegę Kwita Czernika. Kolega Rafał Kurat. Jest Krzysiek. To jest pierwsza nagroda. Gratuluję. I to jest Piotr. Gdzie to masz? Kurde, ale ten. Zuma. No. Grubą rybę jazie, pod względem wielkości jazia 320 gramy, mówi kolega Krzysztof Czerny. Trzecią rybę pod względem wielkości okonia 266 gramów, złowił kolega Roman Gawlas. Co wziąłeś, Krzysio? Trzymaj. Czwartą rybę okonia 154 gramów, kolega Wacław Żoliński. Amen. Musi chodzić na kamerę. Zwoleniowego klubu Węskarskiego Farmorana ufundowali również puchar. Dziękujemy do widzenia. Zapraszamy przy okazji. Kurak. Paszo. Koledzy, ja Czernik, kolegom uczestniczącym w 8 memoriale Bolesława Solarza serdecznie dziękuję za udział i wytrzymałość w tej aucie, która była. Życzę sukcesu węgarskim. Zapraszam na wszystkie następne imprezy jeszcze w tym sezonie. Dokładnie za tydzień jest jedna impreza. Zapraszam również. No, pogoda pokropna. Zobaczymy jeszcze. Zrobimy sobie końcówkę. Część kolegów pojechała do domu. No, została tylko stara gwardia, która się deszczu nie boi.